Halo, halo. Witajcie, kochani. Cześć, udało się. Jestem starym człowiekiem, więc nie zawsze dobrze mi idzie technologia. Dzień dobry, dobry Oj, wieczór. tam. Wszystko się udało, to najważniejsze. Jest mi bardzo miło, że zgodziłeś się tutaj wpaść do nas na live'a. Bardzo mi miło. Słuchajcie, jest z nami Jarosław Juszkiewicz, który właśnie już Cię tutaj zapowiadałam, zanim przyszedłeś do nas, czyli jeden z najpopularniejszych polskich głosów, lektorów. Przepraszam Cię, ale mój kotek mi tutaj rozprasza Ale mnie. ja przed chwilą miałem swojego na kolanach. Poczekaj chwilę. No właśnie. Jak się chwalimy kotami, to proszę bardzo, to jest Ciri. O, jaki słodziak! To jest dziewczynka. Cześć, jak się bawi? Zaraz dostanę po twarzy od niego Ciri. Ciri, o! Ciri, nie tak jak Ciri z Wiedźmina. Wow, o, fajna inspiracja. No, więc tak, wracając do naszej rozmowy, mam tutaj do Ciebie parę pytań. Są też pytania od widzów, więc będę tą naszą rozmowę Super. Tak trochę przeplatała pytaniami widzów. I mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić wspólnie i że czegoś się o Tobie więcej dowiemy i od Ciebie się czegoś dowiemy. O, właśnie, przyszła moja. O, to teraz wariatka. Cudna, cudna jest, a nie podoba jej się. Chyba nie. Uciekaj. Dobra, więc moje pierwsze pytanie, właśnie zawsze zadaję je moim gościom na początku. Powiedz, jak to w ogóle się zaczęło u Ciebie, że zacząłeś pracować swoim głosem tak naprawdę? Zawsze chciałem pracować w radiu i to było moje marzenie z dzieciństwa. Ja się urodziłem w 1971 roku, to była era przedtechnologiczna, więc jedyne, na czym mogłem jako dzieci się bawić, to był magnetofon szpulowy mojego brata, któremu oczywiście popsułem, ale lubiłem siebie nagrywać i właściwie symulować, że jestem takim panem z radia i to radio zawsze gdzieś za mną było, także potem naturalne to było to, że po skończeniu liceum poszedłem na dziennikarstwo już na pierwszym roku studiów. Działałem w radiu studenckim. To były takie czasy, kiedy nie było jeszcze rozgłośni komercyjnych. Trudno to sobie wyobrazić. No i miałem lat 20, kiedy trafiłem do radia. I potem z różnych powodów, także trochę politycznych, zacząłem szukać jakby dodatkowych sposobów na to, żeby móc pracować głosem i tak trafiłem do studia lektorskiego moich znajomych i tam stawiałem pierwsze kroki jako lektor i to już było, no nie chcę się wierzyć, 14 lat temu. Okej. Czyli tak naprawdę ta pasja była w tobie od dzieciństwa. Tak, ja od dzieciństwa wiedziałem, że jestem skazany na pracę przed mikrofonem. I a ktoś ci mówił, że masz predyspozycję w ogóle do tego, czy tak sam czułeś, że... No bo jednak, żeby być lektorem, trzeba mieć pewne predyspozycje. Czy gdzieś tam mama, tata mówili ci, że o, może powinieneś w tym kierunku, czy właśnie totalnie ci odradzali pójścia? Nie. Oni bardzo chcieli, żebym został dziennikarzem. Pierwszy raz chyba powiedziała mi to jakaś znajoma, kiedy tuż po tym, jak przeszedłem mutację, kiedy jakoś mój głos się wykształcił i powiedziała, a powtórz to jeszcze raz. Wtedy miałem chyba 13 lat. No więc powtórzyłem to zdanie jeszcze raz. O, to fajnie brzmi. Chyba wtedy, to był ten pierwszy raz. Pamiętam, że w liceum poszliśmy kiedyś do radia na wycieczkę i nie pamiętam, kto już to był, kto nas wtedy przyjmował, bo to było Radio Katowice. Powiedział, żebyśmy się tam próbnie nagrali, no i pastwił się nad wszystkimi osobami, ale na mnie pokazał i powiedział, z ciebie coś będzie. No i tak wyszło. No i wyszło. Słuchaj, więc pierwsze pytanie od widzów. Tak. Jak wyglądało nagrywanie głosu Google Maps? O, tu byście się zdziwili, bo to nie była jakaś wielka praca. Dostałem po prostu plik excelowski, na którym były te wszystkie komendy, które znacie. One były rozdzielone na poszczególne komendy, czyli no dalej prosto to jest jedna fraza, którą się nagrywa, ale na przykład musiałem nagrywać całą część za 100 metrów, za 200 metrów, za 300 metrów i cały numer polega na końcówce tego metru, żeby to nie było tak, jak czasem systemy automatyczne nas denerwują, jak Iwona chociażby, kiedy za 300 metrów, nie, bo to wiadomo, że to się nie sklei. No i potem nagrywałem z kolei dalej prosto, albo skręć lewo, skręć prawo. Wcale tych komend nie było dłużej i to była robota, nie chcę przesadzać, ale trwało to 15, może 20 minut. Ja wtedy nie wiedziałem, że to będzie
praca, która trochę zmieni moje życie. No, powiem ci, że zmieniła i w sumie ja jakby, kiedy zobaczyłam pierwszy raz to wideo i tak naprawdę uzmysłowiłam sobie, że kurczę, przecież wszyscy znają ten głos. I jakby pierwszy raz wtedy zobaczyłam też twoją twarz, mówię, wow, w ogóle, ale czad. I czy ciebie to w ogóle zdziwiło, ta cała inicjatywa też internautów, którzy tak zaczęli cię wspierać, że oni chcą powrotu twojego głosu? Jak ty na to wszystko zareagowałeś? Czy ty się w ogóle tego spodziewałeś? Nie. Powiem szczerze, że nie. I stwierdziłem, że skoro już tam 8 czy 9 lat byłem w tej nawigacji i w końcu zamieniono mnie na lepszy, chociaż nie wszyscy tak twierdzili, model, no to chyba już przyszedł czas powiedzieć do widzenia. I to wideo, które nagrałem, które ma chyba 2,5 miliona odsłon w tej chwili, to było takie pożegnanie. Uznałem, że to jestem winien, ponieważ wszyscy znajomi pytali mnie, skąd mam wiedzieć do cholery, gdzie jest południe? Jak ja się mam kierować na to południe? Albo skąd mam wiedzieć, gdzie jest wschód? No i nagrałem takie śmieszne, wydawało mi się, że śmieszne pożegnanie, które trwało raptem minutę 20. Córka Alicja, która ma lat 15, zrobiła mi do tego rysunki i do dzisiaj robi do moich filmów rysunki. I po prostu poszło. Następnego dnia się obudziłem i bo najpierw to wideo wrzuciłem w Facebooka. I nagle się okazało, że więcej ludzi chce to obejrzeć i wrzuciłem to w YouTube'a, w swój zupełnie prywatny kanał, który mam od 5 lat i wrzucałem tam zdjęcia mojego akwarium, możecie zresztą zobaczyć, mam w domu akwarium morskie. I tyle. I nagle po 2 godzinach zobaczyłem, że 100 tysięcy wejść. Rany boskie, co się stało? A potem się odezwała firma Google po 2 dniach, która powiedziała, że bardzo przepraszają, ale mój głos jednak wraca. No i zaczęła się cała Kołombia. Pamiętajmy, że to był koniec pierwszego takiego odosobnienia, tego lockdownu, więc wszyscy byli dodatkowo zaskoczeni, a dla mnie to była też potężna lekcja YouTube'a i mediów społecznościowych. I pamiętam, rozmawiałem wtedy z Adbusterem. Znasz zapewne Adbustera. Marek Hoffman powiedział mi wtedy, że uważaj, bo bardzo wielu ludzi po takim starcie potem ląduje u psychologa, ponieważ teraz to jest 1,5 miliona odsłon, ale nie zawsze jest się na topie, ponieważ ludzie chcą, żebyście robili ciągle nowe rzeczy. I dlatego ja na swoim kanale po pierwsze nic nie muszę. Jestem lektorem, YouTube czy media społecznościowe nie są dla mnie jakimś genialnym sposobem na zarabianie. Jak zapewne wiesz, droga Natalio, nie zarabia się na YouTubie kroci, bo to nie tak działa. Więc robię film wtedy, kiedy mam potrzeby. Jeżeli akurat gram na Spektrum, to wrzucam swoje filmy dotyczące gier na Spektrum. Jeżeli chcę nagrać relaksację, jeżeli byłaś na moim kanale, to pewnie widziałaś te filmy, w których staram się ludziom pomagać, się uspokoić i zasypiać, to wtedy to nagrywam, ale nic na siłę. Okej. No, myślę, że to jest bardzo mądre podejście, szczególnie, że tak jak mówiłeś, często jest tak, że ja też miałam taki moment właśnie jakby w swojej działalności, że wrzuciłam jeden film, który stał się bardzo szybko popularny, a potem zaczęłam wrzucać filmy i one już takie nie miały tyle samo wyświetleń. I wtedy to stresuje, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale chyba nie ma bardziej stresującego komunikatu jak ten, który się pojawia, to wiedzą wszyscy, którzy wrzucają filmy, twój film ma mniej wyświetleń niż zwykle. To jest takie smutne. Tak, i właśnie wtedy mój chłopak mi powiedział mądrą rzecz, który działa w internetach już długo, 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 że nigdy tak nie będzie, że wszystkie filmy będą miały ileś tam milionów, tak? No, bywa różnie. Jeden film się przyjmie, drugi mniej. Drugi będzie miał mniej wyświetlenia, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu to robić regularnie, konsekwentnie. Ja myślę, że trzeba być sobą, bo ludzie są bardzo uczuleni na fałsz, szczególnie w dzisiejszych czasach powszechnej manipulacji mediami czy emocjami. Ta fałszywość wychodzi od razu. Tak sobie myślę, nie wiem, nie jestem youtuberem żadnym topowym, jestem po prostu lektorem, który czasem coś tam opowiada i zresztą moje studio jest za tą ścianą. Jeżeli chcesz, to za chwilę mogę was tam zabrać. Mam nadzieję, że nie mam. Mogę was zabrać, chcesz? Jasne, no pewnie. Nie wiem, jak to będzie widoczne, ale spróbujemy. Czy ja mogę obrócić kamerę? Chyba mogę. Oczywiście. To jest reżyserka, w której miksuję wszystkie dźwięki, w której nagrywam. Natomiast studio znajduje się po drugiej stronie.
O, spadły mi LEDy. Cudnie. W ten sposób możecie zobaczyć troszkę więcej. Tak wygląda miejsce, gdzie pracują lektorzy. Czasem mój kot tutaj wpada i biega po tych gąbkach. Wszystko jest malutkie, jest idealnie wyciszone. Jeżeli wejdę do środka, to usłyszę, że zmieni się trochę tempo mojego głosu. Ale właśnie tak to wygląda. To jest malutkie, klaustrofobiczne pomieszczenie, bo tak naprawdę więcej nam nie trzeba. Czy to też jest pewnie duży komfort twojej pracy, że nie musisz wychodzić tak naprawdę z domu, żeby wykonać jakieś tam zlecenia. Możesz po prostu je zrobić u siebie w domu, wszystko pomontować i wysłać gotowy materiał. Powiem ci więcej, mogę to zrobić z dowolnego miejsca na świecie, jeżeli tylko mam odpowiednio wyciszone miejsce. No i to jest umiejętność, która też jest w sumie bardzo ważna dla lektorów, bo jednak chyba nie wszyscy lektorzy montują, miksują i zajmują się takimi rzeczami. Nie wszyscy, bo na przykład w Warszawie to wygląda tak, że w dużych studiach nagrań lektorzy po prostu przychodzą, czytają swoje i wychodzą. Mhm. Ja w związku z tym, że mam studio i że pracuję też w radiu jednocześnie, powoduje, że jakby studio jest przydatne. Zresztą moja żona, która jest też lektorką, nie wiem, na ile zrobiłaś research i czy wiesz, kim jest tak, moja żona. Tak, wiem. Nawet w dniu się wspominałam, bo wszyscy byli zaskoczeni, że matko, jak to małżeństwo i jakby mąż Google Maps, żona iRobot, Roomba, przecież my znamy tak. Głosy i w ogóle wszyscy tak byli jest. Mega zaskoczeni. Posiadanie studia w domu ma ten plus, że możemy zamieszać ziemniaki czy makaron, wejść do studia i przeczytać swoją frazę. I w czasach pandemii to się akurat bardzo przydaje, ale nie dalej jak 3 tygodnie temu prowadziłem wieczorny program Radia Katowice, cały 6-godzinny blok, 4-godzinny blok, z domu, dokładnie stąd, bo ponieważ sprzęt w tej chwili pozwala na to, żeby to robić właściwie bez żadnych opóźnień i słuchacze, mówiąc nieładnie, nie kapnęli się nawet, że tym razem pan redaktor nie siedział w studiu przy ulicy Ligonia 29 w Katowicach, w olbrzymim budynku, tylko siedział w tej małej kanciapie. Rzeczywiście tam jest klaustrofobicznie, ale da się wytrzymać 4 godziny i prowadzić program. No myślę, że to jest duży komfort. Dobra, to teraz chciałam przejść do kolejnego pytania widzów. I może coś tutaj znajdę ciekawego. Nie baza systemu AWAS została zaktualizowana, tylko baza wirusów programu AWAS została zaktualizowana, tak? To tekst, który czytała moja żona. O, to jest ciekawe pytanie. Jakie było pana uczucia, jakie były pana uczucia, kiedy pan włączył nawigację i słyszał swój głos? To nie było nic specjalnego. To będzie zdziwienie, że czy mam coś powiedzieć głosem w Google Maps jeszcze, proszę bardzo. Kieruj się na południe, jakby ktoś nie wierzył. Byłem w górach na wakacjach i jak to było? Wiem, znajomy miał wtedy smartfona. Ja jeszcze nie miałem wtedy smartfona, bo to były takie czasy, gdzieś 2009-2010 rok. Chyba bliżej 2009. I mówi, wiesz co, jest nawigacja Google właśnie. Ja mówię, o, jest Google Maps, no dobrze, no to ja chyba tam głos dałem. No i usłyszałem siebie. I to był ten pierwszy raz w górach, ale niespecjalnie się przejąłem, bo trzeba pamiętać, że te 10 czy 8 lat temu nie każdy miał smartfona to raz. Po drugie, to było dostępne tylko na telefony z Androidem. A po trzecie, niewiele osób tego używało. I to narastało. To narastało chyba pierwszy raz. Pamiętam, przyszli goście do radia, do magazynu komputerowego, który prowadzę i jacyś tacy byli, no nie powiem, że oziębli, ale nie byli tak tacy jakoś wylewni, po prostu przyszli, żeby opowiedzieć coś o komputerach. Jak już wyszli ze studia, to kolega mówi, a on dawał głos do Google Maps. I nagle się ożywili, zaczęli sobie ze mną robić selfie. I wtedy pomyślałem, aha. I kilka miesięcy później byłem z kolegą na zakupach i staliśmy w kolejce w supermarkecie do kasy, no i właśnie wtedy powiedziałem, stając w tej kolejce, kieruj się na południe. I ludzie zaczęli się rozglądać i sięgać do torebek, wyciągać telefony. Wtedy pomyślałem, aha, to chyba rzeczywiście coś w tym jest. Myślę, że gdybyś zrobił takie wideo na TikToka albo na YouTube'a, gdzie po prostu byś wszedł do supermarketu i mówił w różnych miejscach, czy do różnych miejsc publicznych, to byłby hit absolutny. Jeżeli macie pomysły na pranki, moi drodzy, to proszę bardzo, piszcie albo do Natalii, albo do mnie. Dlatego, że ja ciągle gdzieś mam pomysł na jakiś taki podkanał, czy na playlistę, na której byłyby dowcipy. Na razie udał mi się jeden, który
grubo przed całą sprawą z Googlem wyszedł. Nie wiem, czy widziałeś, jak w czasie Intel Extreme Masters podszedłem do jednej cosplayerki i zacząłem z nią rozmawiać, ona mi opisywała tej postaci, ja powiedziałem, że ją znam, a ona powiedziała, że jej nie znam, ale ona zna mnie, ona tak, no i wtedy się odezwałem i ją zatkało. Więc to są takie sytuacje, także gdybyście mieli pomysły, to bardzo chętnie. O, tu jest też ciekawe pytanie. Panie Jarku, jakie ma Pan najciekawsze wspomnienia ze swoimi studentami? Och, dużo mam wspomnień z moimi studentami, bo uczyłem na Uniwersytecie Śląskim przez 10 lat. Pamiętam jedną z moich studentek o imieniu Aleksandra, ksywa Aleksa, która była bardzo inteligentną osobą i została chyba w zawodzie, z tego co wiem, prowadzi radio internetowe. I pamiętam, że kiedyś o czymś rozmawialiśmy na zajęciach z dziennikarstwa i ja widzę, że ona coś stuka na komputerze cały czas. Ja mówię, pani Aleksandro, co pani robi? Ona z rozbrajającą czerością mówi, gram w Mario Super Bros. Ale jednocześnie jakby ona była zawsze do przodu na tych zajęciach i zawsze była aktywna. Ja nigdy nie niszczyłem studentów, którzy robili coś innego, ale jednocześnie byli aktywni, bo ja też robię wiele rzeczy naraz. Także ja ich świetnie rozumiem. Pamiętam też studenta, który przyszedł na egzamin pisemny. To jest też fajne. Nie było go na żadnych innych zajęciach wcześniej. To był egzamin końcowy, pisemny. On przyszedł na ten egzamin, mówiąc, że bardzo przepraszam, ale nie chodził na ćwiczenia wcześniej. No dobrze, to zobaczymy, jak panu pójdzie ten egzamin. Niech pan siadomi. No właśnie chciałem powiedzieć też, że nie mogę zostać na egzaminie, bo mi pociąg odjeżdża. Także, studenci bywają ciekawi. Tak. Zdarzają się takie sytuacje. Poznałem całe spektrum różnych ludzi. Pamiętam studentów, którzy chcieli sprawdzić moją wiedzę merytoryczną, zadawali mi trudne pytania. Pamiętam parę bezczelnych osób. To jest ciekawe, że to one głównie zapadają w pamięć, ale pamiętam kilka osób bardzo, bardzo fajnych, bardzo inteligentnych. Zresztą jeden z moich przyjaciół jest moim byłym studentem i dzisiaj śmiejemy z tego, że mu jakieś oceny wystawiałem. To kolejne pytanie od widzów. No w sumie już o tym mówiłeś, ale może ktoś tutaj do nas przyszedł. Czy stresował się pan podczas podkładania głosu do Google Maps? Nie, bo to nie jest stresująca praca. To jest nagranie. Nagranie zawsze można poprawić. Gorzej jest w czasie audycji na żywo, na przykład w radiu, kiedy się prowadzi program. Ale muszę ci powiedzieć, Natalio, chyba nikomu tego nie mówiłem, kiedy byłem najbardziej zestresowany w życiu w czasie wystąpień publicznych. W związku z tym, że ja jakby stoję na trzech nogach, to znaczy pracuję w radiu, jestem lektorem, ale pracuję też w Planetarium Śląskim. Jeżeli nie byłaś nigdy, to bardzo cię zachęcam, bo Planetarium Śląskie to taki bardzo charakterystyczny budynek. Wygooglujcie sobie, on w tej chwili przechodzi remont i będzie najnowocześniejszym centrum nauki, które w ogóle będzie na świecie. Nie przesadzam, naprawdę. Wow, super. Chorzowie będzie mieć najnowocześniejsze planetarium na świecie. Ja tam pracuję jako osoba, która zajmuje się kontaktami z prasą i promocją. Nie jestem astronomem, chociaż zawsze to była moja pasja. I pewnego razu poprosiłem, żeby ktoś mnie nauczył, a właściwie to był mój obowiązek, żebym był człowiekiem, który pokazuje gwiazdę na niebie strzałką. Jeżeli kiedyś byłaś w planetarium, to jak się wyświetla to niebo, to jest człowiek, który pokazuje gwiazdozbiory, wyjaśnia i tak dalej. I chyba piątego dnia, kiedy byłem w pracy, mój szef Stefan przyszedł do mnie, rzucił mi obrotową mapkę nieba na biurko. Ja mówię, o, jak fajnie, zawsze chciałem mieć taką mapkę. On mówi, masz egzamin za 2 tygodnie gwiazdozbiorów. I pamiętam, dlaczego o tym tak opowiadam szeroko, bo pamiętam, że kiedy za pierwszym razem strzałkowałem, czyli byłem w ciemnej sali, obok był operator, który obracał całą aparaturą i ja widziałem gwiazdy i miałem tę strzałkę, która ma 65 lat, bo ta strzałka jest cały czas oryginalna i całe pokolenia ludzi miało przede mną nie pokazywać gwiazdy, to dokładnie czułem, jak pot mi spływał po plecach. Nigdy w życiu nie byłem tak zestresowany. I pamiętam, że miałem chyba jedną tylko wpadkę, kiedy pokazywałem coś, no i tam staśmy, leci głos, notabene też mój nagrany, że na horyzoncie widzimy Herkulesa. Ja pokazuję jakiś tam gwiazdozbiór i słyszę tylko w tej ciemności obok mnie. Kolega mówił, że to jednak nie Herkules. W ciemności ręka złapała moją rękę i pokazała odpowiedni gwiazdozbiór. Wow. Tak, wtedy byłem zestresowany. Przy nawigacji nie. Okej.
Ale jako radiowiec powiem, że nie można nigdy zbytniego luzu łapać przed mikrofonem, bo mikrofon to jest takie bydle, które wychwytuje wszelkie możliwe potknięcia i natychmiast obraca je przeciwko tobie, więc jeżeli przed kamerą można jakoś gestem czy czymkolwiek zagrać, to przed mikrofonem masz tylko głos i minuta ciszy przed mikrofonem to jest wieczność. No właśnie, bo nawet to też moje pytanie wzięło się też z TikToka, bo jeden z radiowców Radia SK właśnie opowiada często o swoich wpadkach w radiu, no już w sumie można mówić chyba w radiu. Obie formy są tak, podobne. Tak, tak. Czy ty miałeś jakieś wpadki i jaka była taka najgorsza? No, zastanawiam się. Pamiętam kilka. Pamiętam, że prowadziłem kiedyś program Wiosną i chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy państwo czują, ale jest takie wiosenne powietrze i chciałem tak pełną piersią przez nos to powietrze wciągnąć. Wyszło mi, nie wiem, czy teraz mi to wyjdzie, wyszło mi coś takiego przed mikrofonem. To pamiętam. Pamiętam też, jak zaczynałem pracę w radiu, chciałem być taki bardzo dokładny. I chciałem powiedzieć, tu Polskie Radio Katowice, minęła 13, tu Polskie Radio Katowice i powiedziałem, minęła 13, tu Polskie Radio Katowice, ulica Ligonia 29, nie wiem, co informacja. Także no, zdarzały się przeróżne sytuacje, oczywiście, że tak, wielokrotnie krzesło mi się na przykład przewróciło, na którym się bujałem, a ja razem z tym krzesłem, ale wierz mi, że ze wszystkiego można na antenie wybrnąć, powiem więcej. Myślę, że słuchacze uwielbiają takie sytuacje. To prawda, to prawda. To widać właśnie też po tych filmach na TikToku. Jest też pytanie, czy znudziła pana ta praca? Nie, nie. Ja mówię o sobie, że jestem potrójnym szczęściarzem, bo robię trzy rzeczy, które kocham. Moja żona się martwi, że za chwilę wymyślę sobie czwartą i piątą. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji i wiem, że teraz wielu młodych ludzi nas ogląda i słucha. Uważam, że największe kukły, jakie sobie można robić w życiu, to takie, że załatwić sobie pracę, której się nie kocha i do której się idzie z obrzydzeniem, bo jednak w dzisiejszych czasach spędzamy z nią dużo czasu, ostatnio nawet bardzo dużo w domu. No więc myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby robić to, co się kocha. Ja wiem, że to jest straszny slogan, ale to jest jedno z większych szczęść i fuksów, które może się trafić w życiu. I prawdopodobieństwo jest większe niż wygranej w totka, dlatego warto zajmować się tym, co lubimy, aby w końcu zajmować się tym profesjonalnie. Tak sobie myślę. Nie wyobrażam sobie lektora, który nie lubi czytać, chociaż nawiązując do studentów, o których pytasz, zdarzały mi się studentki niestety, student chyba jeszcze nie, który przychodził bez napisanego zadania domowego czy felietonu, czy artykułu, który miał napisać i na pytanie, dlaczego nie napisał, odpowiadał mi, bo ja nie lubię pisać. No to jeżeli nie lubisz pisać, to nie jest na dziennikarstwo, jeżeli nie lubisz się rozbierać, nie zostawaj stripteaserko. Jeżeli nie lubisz jeść, to nie gotuj. Aczkolwiek zdarzyło mi się chyba jeść parę rzeczy, które ugotowali ludzie, którzy nie lubią gotować. No, to prawda, bo jednak czasami no, życie tego wymaga, że trzeba sobie coś ugotować, nawet jak się tego nie lubi. Oczywiście, życie wymaga również tego, żeby mieć pracę, ale myślę, że jeżeli ktoś jest młody, to ma jeszcze czas, żeby właśnie to znaleźć. Ja na uniwersytecie spotkałem bardzo wielu studentów, którzy poszli na nauki społeczne, nauki polityczne, na dziennikarstwo, zresztą ja w Warszawie kończyłem studia, którzy poszli tam dlatego, bo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. To jest chyba najgorsze z możliwych wyborów w życiu. Pójdę na jakieś studia, bo tak naprawdę nie wiem co. No trzeba wiedzieć co. Trzeba wiedzieć co i próbować chyba różnych rzeczy. Tu jest też ciekawe pytanie. Czy mówił pan, jak nagrywał na Google Maps po innym języku? W innym języku, tak. Nie, nagrywałem tylko po polsku. Mówię też po angielsku, ale z silnym polskim akcentem, co wbrew pozorom jest przydatne, bo w paru filmach dokumentalny, do których dawałem głos, potrzebne były głosy w języku polskim, w języku angielskim z polskim akcentem, ale nie, nagrywałem tylko po polsku. Angielska nawigacja jest już chyba całkowicie zautomatyzowana. To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo
Ja usiłuję od wielu lat dotrzeć do innych lektorów, którzy dawali głos do map Google w innych krajach, w innych wersjach językowych. Jest to niezmiernie trudne, muszę ci powiedzieć, bo nawet ostatnio skontaktowałem się z takim kanałem amerykańskim, który zajmuje się realizacją dźwięku, tworzą genialne podcasty i być może zrobimy nawet live'a po angielsku o tym właśnie, jak to jest być głosem Google i szukamy jeszcze chociaż jednej osoby, ale większość innych nawigacji Google została już zautomatyzowana. My Polacy jesteśmy przyzwyczajeni chyba do tego, że mówią do nas żywi lektorzy i dlatego ten eksperyment Google'a się nie udał. Okay. Ale ja nie mam złudzeń. Wiem, że w pewnym momencie automaty, przynajmniej w nawigacji, zastąpią żywe głosy, choć chyba w filmach i w dokumentach już nie. Znaczy, w ogóle teraz z moim chłopakiem oglądamy taki ciekawy film na Netflixie o właśnie rosyjski w ogóle, co nas bardzo zdziwiło, o robotach, o przyszłości. I teraz jak sobie rozmawiamy na ten temat, to właśnie mi się przypominają sceny z tego serialu, bo rzeczywiście właśnie ten serial opowiada o tym, jak będzie wyglądał świat, kiedy już roboty będą przejmować tak naprawdę większość zawodów ludzkich. No, jest to wizja trochę przerażająca, ale taka prawdziwa chyba jednak. Ale żyjemy w świecie, jesteśmy otoczeni przez roboty, chociaż my ich na co dzień nie dostrzegamy. Ja razem z Piotrkiem Grzesiakiem robimy w radiu taki cykl podcastów. Zachęcam Was do posłuchania Wspomnienia z przyszłości. Otóż staramy się znajdować wizję z ubiegłego wieku, no właśnie XXI wieku, jak ten świat miał wyglądać. I bardzo często tam się pojawiają takie człowiekokształtne... jakie pytanie, czy zna Pan ciekawostkę o Krzysztofie Krawczyku? Nie, on nie jest moim równolatkiem. I te roboty miały być człowiekokształtne. Tak nie jest. Przykładem jest wspomniana wcześniej Rumba, która jest idealnym przykładem robota, który jest stworzony do zrobienia jednej konkretnej rzeczy, czyli do sprzątania i w tym jest dobra. Są roboty, które przeczesują sieć i są roboty, które jako fałszywe konta i boty zmieniają wyniki wyborów, prawda, w różnych krajach. Więc jesteśmy otoczeni przez roboty. Są drony. Także przyszłość wygląda trochę przerażająco, ale ja już robiąc ten cykl nauczyłem się, że nie ma co przepowiadać przyszłości, bo jeden wynalazek, jedno zdarzenie, czy chociażby coś takiego jak pandemia, może całkowicie wywrócić historię ludzkości. To prawda. Nie wiem, czy jeszcze dopowiem tylko, że nie wiem, czy na przykład ta cała historia z pandemią nie zmieni jednak sposobu, w jaki funkcjonują szkoły. No też, ale mam pewne obawy, bo jednak mam młodszą siostrę, ona ma 13 lat, więc jest właśnie w tym środku edukacji, że tak powiem. I jakby po jej opowieściach mam takie poczucie, że nauczyciele, przynajmniej w Polsce, nie są totalnie przygotowani na naukę zdalną. Mało tego, mają do tego bardzo negatywne podejście, czyli ja nie będę kupowała sobie kamerki, bo mi na to nie stać, tak? W sensie tak mówią nauczyciele swoim uczniom, więc to też jest takie wytłumaczenie. Znaczy, ja bym nie generalizował. Nie generalizowałbym, bo są i tacy. Ja tak, oczywiście. Widzę, podglądając zajęcia u mojego syna i u mojej córki. Umówmy się szczerze, uczniowie też nie wszyscy są bez grzechu, bo można robić milion rzeczy, nie siedząc w klasie. Dobra. Ale tak, takie tłumaczenie jest kretyńskie. Ciekawa sprawa, bo mój syn ma na przykład zajęcia z Office'a i to jest problem prawny, ponieważ my wszyscy jesteśmy Macowi, nie używamy w domu Office'a. No, okazuje się, że można prowadzić firmę i funkcjonować nie używając pakietu Office. I tutaj nauczyciel ma problem, bo jak ma zrobić zajęcia z Worda, kiedy ja nie chcę go kupić, on nie może mnie do tego zmusić. No, jest wiele takich różnych kwestii, które są ciężkie w sumie do ogarnięcia. Ale wiesz, o co mi chodzi? Może uda się złamać ten taki standard, który jeszcze od czasów Bismarcka, młodszym podpowiem, że to był taki niemiecki czy pruski premier czy kanclerz, który wszystko trzymał twardą ręką i właśnie z tamtych czasów, czyli z połowy XIX wieku, pochodzi współczesny model szkoły, czyli nauczyciel, który mówi z katedry i uczniowie, którzy słuchają. I być może to, co się stało, spowoduje, że się jednak trochę to zmieni. Bo moim zdaniem edukacja nie tylko zresztą w Polsce, na świecie wymaga zmian.
model. To już kraje, które też podjęły tą zmianę, szczególnie skandynawskie. Tam są różne ciekawe modele, które pewnie teraz im ułatwiają pracę. Tak, oczywiście, że tak. Zresztą ja to zauważyłem przy pracy ze studentami, że czasem te same treści w nieco innej formie powodują, że komuś może po prostu zacząć się chcieć. My nie żyjemy w czasach, kiedy trzeba już tłuc regułki, daty i inne rzeczy do głowy. Jesteśmy w czasach, kiedy powinno się pokazywać pewien kierunek, a uczniowie sobie, ci mądrzejsi, znajdą doskonale sposób na to, żeby znaleźć sami tę wiedzę. Dlaczego mówię o tym sposobie? Bo wystarczy taki przykład. O, proszę bardzo. Robiłem kiedyś zajęcia o aferze Watergate, kiedy dwóch dziennikarzy w latach 70. odkryło, że prezydent Nixon, który ubiegał się o reelekcję, podsłuchiwał kandydatów i szpiegował kandydatów partii demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, zbierał przeciwko nim dowody. Co więcej, jego ludzie włamali się do siedziby tej partii. Dwóch dziennikarzy przeprowadziło dziennikarskie śledztwo, które jest takim kamieniem milowym. O śledztwie w sprawie Watergate mówi się jako przykład takiego dziennikarskiego śledztwa. I oczywiście mógłbym opowiedzieć o tym na wykładzie studentom i powiedzieć, że no tak było i tak, i przepytam was tego, jak się nazywali dziennikarze i źródło informacji i tak dalej, ale ja zadałem zadanie, wyobraź sobie, że jesteś Bobem Woodwardem, który prowadzi dziennikarskie śledztwo i do jakich ludzi dotrzesz, co zrobić. Po prostu dałem zadanie i podzieliłem ludzi na grupy i były świetne naprawdę to, co oni wymyślili. Pamiętam też inny przykład, opisz swoją wycieczkę do Korei Północnej. Rzeczy, które oni wymyślali, to się w głowie nie mieści. I moim zdaniem chyba tak to powinno wyglądać. Ale nie wiem, nie jestem edukatorem, w takim sensie, że nie jestem nauczycielem, który miałby przygotowanie pedagogiczne, więc mogę się mylić. Znaczy, to jest na pewno ciekawe podejście, bo jednak muszą zrobić pewien research też wtedy. I jakby uczą się poprzez ten research, ale nie uczą się, że nie wklepują. Więc no rzeczywiście to jest fajne podejście. Dobra. To ja przechodzę teraz jeszcze do pytań widzów. Jakie masz największe marzenie? Zawsze chciałem polecieć w kosmos i ja jestem bardzo kosmicznym człowiekiem. Pracę magisterską pisałem z historii astronautyki. Chyba nie będzie mi dane, bo mam krzywą przegrodę nosową i nie będę... nie mam możliwości polecenia nawet samolotem, w sensie takim, że nie mógłbym polecić samolotem myśliwskim czy wojskowym, więc może mi się to nie uda, ale tak, to jest moje marzenie. Może nie polecieć w kosmos, ale chciałem zobaczyć krzywiznę Ziemi z bardzo dużej wysokości. Mam bardzo konkretne marzenie, jak widzisz, ale oczywiście chciałbym również, żeby moje życie, które jest bardzo szczęśliwe, trwało jak najdłużej w takiej formie, w jakiej jest, i żebyśmy byli wszyscy zdrowi. To szczególnie w czasach pandemii warto pamiętać o takich rzeczach. Mhm. Dobra. Jest pytanie. Kiedy pan nagrał pewnie Google Maps głos? Wydaje mi się, że w 2009 roku. Może w 2010, ale nie później. 10-11 lat. No to już... Ktoś się pyta, czym się zajmuje po pracy. Ja pokażę wam, czym się zajmuje po pracy. Dzisiaj, jak skończymy live'a. Wow! Latam w IL-2 Szturmowik jako pilot wojskowy. Wow, jesteś bardzo taki technologiczny. Jestem bardzo technologiczny. A zdziwisz się, skąd mam tego Oculusa? Otóż, kiedy wyrzucono mnie z Google'a na te parę dni, napisał do mnie niejaki Michał Wiśniewski taką wiadomość, że nie przejmuj się, stary, są takie dni, kiedy prawdziwy facet ma prawo, żeby zapłakać, więc zapłacz sobie. I od tego czasu zaczęliśmy gadać. No i Michał, no właśnie odpowiadam na pytanie niejakiego Borszysza. Paskudny człowiek, patrząc ze zdjęcia. Nie, to jest mój znajomy, to mogę powiedzieć. Michał powiedział, że ma Oculusa i nie używa go, i żebym sobie przyjechał po niego tam i go dał. I mi go dał. Także mam Oculusa Michała Wiśniewskiego. O, wow, to też jest ciekawa historia. Ma piękny symulator lotu Boeinga 737 u siebie w domu. Coś cudownego. No i jeszcze pamiętam z tego programu,
Jestem, jaki jestem. Tak, tak. Już wtedy jego symulatory, które miał wtedy na tamte czasy, to były takie wow. No więc ja nie mam miejsca w studiu i jednak moje studio służy głównie do tego, żeby nagrywać, więc ja mogę sobie zbudować kokpitu samolotu, ale mogę wsiąść w goglach Oculus do samolotu i polatać. Jaki jest Pana taki największy sukces, z którego Pan jest tak bardzo dumny? Myślę, że moja rodzina. Myślę, że moja rodzina to, że żyjemy i nawet w czasach pandemii nie skaczemy sobie za bardzo do gardeł. To, że dzieci nam wyszły jakieś takie, nawet nie głupie. I to, że jakby no, mogę to wszystko oglądać. Sukces w sensie materialnym to zapewne to, że zostałem rozpoznawalnym lektorem, bo to jest rynek, który jest bardzo konkurencyjny w Polsce i bardzo wielu młodych ludzi zresztą przysyłają mi swoje próbki, chcę w to wejść i zostanie głosem, który jest w wielu samochodach w Polsce, na pewno bardzo mi pomogło. Mhm. Czyli taki sukces zawodowy to jednak ten Google. Jestem również spełnionym dziennikarzem radiowym, bo o tym nikt nie pyta i ja też nie mówię, skoro to nie jest specjalnie interesujące, ale ja zajmuję się edukacją i robieniem programów naukowych w radiu. I tutaj się spełniam jakoś twórczo i też się cieszę, że to, co kiedyś przychodziło mi z większą trudnością, to przychodzi mi łatwiej. Super. Ja mam jeszcze takie pytanie właśnie. To, o czym przed chwilką powiedziałeś też, kiedy rozmawiałam z Kasią Łaską na temat bycia lektorem, to właśnie ona też wspomniała o tym, że tam jest bardzo duża konkurencja. No właśnie, a jak można się przygotować, będąc młodą osobą, do takiej pracy, znaczy, że do pracy, żeby w ogóle zacząć myśleć o tym, aby być lektorem? Tak się składa, dziękuję za to pytanie, bo tak się składa, że razem z Kasią przygotowujemy online kurs lektorski. Naprawdę? Ale tak, super. Tak. I co to za gościu, ktoś pyta. Yo! Tak, weszliśmy we współpracę z firmą, która przygotowuje takie kursy. Jesteśmy teraz na etapie przygotowywań merytorycznych. Chcielibyśmy, żeby każdy mógł sprawdzić, czy w ogóle się nadaje. I to będzie takie. To będzie dość nietypowy kurs, ponieważ w byciu lektorem jest trochę tak, jak z jazdą figurową na lodzie, albo z innymi, albo nie wiem, z rysowaniem, tak? Tylko, że żeby rysować i malować, po prostu musisz mieć talent malarski czy plastyczny, jakikolwiek. I tak samo jest z byciem lektorem, jakikolwiek głos trzeba mieć. Są pewne wady, które dyskwalifikują na dzień dobry, ale przejście kursu lektorskiego może być o tyle fajne, żeby nie tylko zostać lektorem, ale też po prostu lepiej funkcjonować. Bo jeżeli mówisz wyraźnie, jeżeli dbasz o dykcję, jeżeli wiesz, jak modulować głos, jeżeli wiesz, jak czytać, żeby być słuchanym i mówić, żeby być słuchanym, a nie słyszanym, to wtedy to może przynieść korzyść. Więc nie chcę zbyt wiele odkrywać. Po prostu zapraszam, część tego kursu będzie taka, że będzie można za darmo spróbować. Tak sądzę. I wtedy się przekonacie. To jest wiele różnych ćwiczeń. Ja zawsze moim studentom na dzień dobry doradzam i to jest akurat coś, co mogę od razu powiedzieć. Głośne czytanie 15 minut codziennie. 15 minut codziennie. Naprawdę nie trzeba więcej. I nagrywanie się. W tej chwili każdy może siebie nagrywać i będziecie bardzo zdziwieni, jak potem odtworzycie swój głos i wyda wam się, że słuchacie kogoś zupełnie innego. Okej, okay, super. Bardzo dziękuję za tą radę. Myślę, że warto od tego zacząć. Tu jest jeszcze też ciekawe pytanie. Co by pan robił, gdyby pan nie był lektorem? W ogóle kiedyś zastanawiałeś się nad tym? Znaczy tak, no przez 20 czy tam przez 15 lat mojej pracy nie byłem lektorem, byłem dziennikarzem radiowym. Pewnie byłbym dziennikarzem piszącym, bo ja po prostu lubię ten zawód. I pewnie bym się zajmował nauką. Co jeszcze mógłbym robić? Astronomem bym nigdy nie został, ponieważ mój stosunek do przedmiotów ścisłych jest dramatyczny, to znaczy przedziwny, dlatego dramatyczny, bo ja je kocham, ale mój aparat matematyczny jest dramatyczny i to się już nie zmieni. Kiedy zacząłem pracę w planetarium, chciałem, żeby to się zmieniło i nawet książek wziąłem trochę z biblioteki, ale kolega, z którym pracowałem, astrofizyk, zresztą Jurek Kuczyński,
po paru moich głupich pytaniach powiedział, słuchaj, w tej firmie jest tak, że każdy zajmuje się tym, co umie. No więc tego nie umiem. Być może chciałbym napisać książkę i to jest jedno z moich marzeń. Także byłby to jakiś zawód, na pewno nie siedziałbym od 8 do 15, chociaż zdarzyło mi się to w życiu, pracowałem w banku dość krótko. To też jest takie ciekawe pytanie, bo jednak my się słyszymy trochę inaczej, mówiąc. Tak. My się słyszymy tym uchem wewnętrznym, tak dobrze mówię? A kiedy nagrywamy się, to zupełnie inaczej brzmi ten głos dla nas. A czy ty lubisz swój głos? Lubię, no nie zachwycam się, ale lubię, bo trudno chyba mieć być lektorem, jak się nie lubi swojego głosu, trudno być modelką, która nie lubi swojego ciała. Chociaż nie, zdarzają się modelki, które nie lubią swojego ciała i ciągle uważają, że są za grube. Ale przynajmniej trzeba zaakceptować to, co się ma. Mhm. I ja już jestem w wieku, w którym raczej chciałbym ograniczać straty wynikające z wieku, chociaż akurat lektorzy potrafią pracować do późnej starości. Mój wielki mentor, pan Tadeusz Chmiel, wspaniały śląski lektor, nagrywał w wieku 78-79 lat. Zresztą Wojciech Mann, który dochodzi powoli do 80, brzmi rewelacyjnie. To prawda. Struny głosowe nie starzeją się tak szybko jak twarz. To dobrze. Dla tej pracy to dobrze. Jaka jest pana ulubiona książka? Dobre pytanie. Chyba Solaris Stanisława Lema. Jestem w ogóle fanem Lema i bardzo żałuję, że nie miałem okazji przeprowadzić wywiadu z tym pisarzem. Ale myślę, że cała twórczość Stanisława Lema ze specjalnym uwzględnieniem książki Solaris. Jeżeli nie czytaliście, to bardzo polecam. Z Lemem jest taki problem, że katują nas w szkole bajkami robotów, które są dla miłośników Lema i jego dość specyficznej prozy. Natomiast Solaris jest dla każdego, bo to jest i opowieść SF, i opowieść o miłości, bardzo piękna. Więc tak, chyba Solaris Stanisława Lema. Mhm. Czy ma pan idola? Dobre pytanie. Nikt mnie o to nie pytał. Jak byłem młodszy, to było moich paru kolegów z radia, ale potem z biegiem lat oni przestali być moimi idolami. A zaczęli być kolegami. Zaczęli być kolegami, a potem ich jeszcze zacząłem darzyć niechęcią. Czy mam jakiegoś idola? To jest dobre pytanie, Natalia, bo nikt mi go do tej pory nie zadał. Nie wiem. Widzowie są bardzo pomysłowi. Czy jest jakaś osoba, która jest dla mnie idolem, której chciałbym się... Myślę, że życie Marka Niedźwieckiego, który w Trójce pokazał, że, przepraszam za wyrażenie, że ma jaja, że wiedział, kiedy odejść, że uniósł się honorem, teraz wraca w Radio 357. Także myślę, że trochę jego postać, bo my trochę wszyscy jesteśmy radiotami, tak mi się wydaje. Radio to jest coś, na co się choruje, a to jest człowiek, który nigdy z tym nie walczył, nigdy nie udawał kogoś, kim nie jest. O, może w ten sposób odpowiem na to pytanie. Okej. To jeszcze chciałam tutaj znaleźć jakieś ciekawe pytanie od widzów, bo rzeczywiście jest ich tak dużo. Jeżeli chodzi o film, to od razu mogę odpowiedzieć, że cała twórczość Quentina Tarantino bardzo chętnie i bardziej w chwili. Ostatnio zobaczyłem Hateful Eight, czyli Nienawistną ósemkę. Mój brat, który mieszka w Toronto w Kanadzie, powiedział, no wiesz, to jest bardzo krwawy film. Przez połowę filmu nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale ostatnia godzina uświadomiła mi tak, co miał na myśli. O, to jest w sumie takie techniczne trochę pytanie. Na czym polega pana praca? Czyli może chodzi bardziej o jakby taki techniczny aspekt, jak to wygląda, że się wchodzi do studia. Okej. To jest tak, że trafia do nas klient, który mówi, mam do nagrania to i to, i czy państwo coś takiego robicie, więc albo robimy, albo nie, bo są rzeczy, których nie robimy, na przykład nie nagrywamy kreskówek, bo to wymaga pracy z aktorami, którymi my nie jesteśmy, jesteśmy jednak lektorami. Mhm. I tak to jest, że często aktorzy bywają lektorami, lektorzy rzadziej aktorami. Dostajemy skrypt w postaci jakiegoś pliku tekstowego,
No i potem w zależności od tego, co to jest i kto czego od nas chce, albo dzielimy te, znaczy oczywiście wchodzimy do studia, czytamy to w odpowiedni sposób i albo dzielimy jeden duży plik dźwiękowy na mniejsze. Mam do tego specjalne oprogramowanie, bo gdyby to robić ręcznie, to by trwało 100 lat. Możemy również zrobić mastering dźwięku, czyli sprawić, żeby się brzmiało trochę lepiej. Dodanie tak zwanych jajec, żeby każdy głos można trochę polepszyć. No i wtedy pliki trafiają do klienta, który albo ma jakieś zastrzeżenia do sposobu przeczytania, albo w większości jednak nie. No i idzie to dalej. To jest dość prosta praca. Ale jeżeli na przykład mamy film, no to wtedy już jest ciekawiej, dlatego że film nie zawsze jest w oryginalnej wersji językowej, pod który musimy podłożyć głos, więc zdarzały się już filmy francuskie, niemieckie, to jest normalne. Pod czeski podkładałem. Zdarzyło mi się również podkładać pod hindi i to, było ciekawe doświadczenie. Pod hindi się podkłada dość ciekawie, bo tam się pojawiają angielskie słowa i to są takie kotwice, na których się można złapać, bo normalnie ten język jest dla Europejczyków mało zrozumiały. Duński, a dużo współpracuję z firmą z Danii, jest też dość interesujący, ponieważ brzmi trochę jak klingoński. Nawet moja żona pyta, przepraszam, wszystkich Duńczyków, czy znowu przyszedł film po klingońsku. Czasami oczywiście musimy walczyć ze śmiechem. Niedawno musiałem podkładać głos pod psa, który to był film, który opowiadał o jakiejś karmie dla psów i musiałem mówić: dzień dobry, jestem pieskiem, jestem bardzo zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Ale moja żona miała gorzej, bo pamiętam, że jak ona dostała ten skrypt, to odpadliśmy, było: dzień dobry, jestem świnką, to była reklama antybiotyków dla świn. Jestem bardzo szczęśliwa, moje prosiaki i warchlaki są ze mną też szczęśliwe i tak dalej. Ja mówię: Juszkiewiczowa, jak przez to przebrniesz, to naprawdę już nic innego cię nie złamie. Przebrnęła. Kasia potrafi przeczytać o wiele więcej niż ja. Ja poza tym mam problemy ze skomplikowanymi nazwami, bo czasem czytam szybciej niż, mój mózg pracuje szybciej niż czytam. Kasia potrafi czytać na kilka słów wcześniej, już wie, co ją spotka. Ja tej umiejętności nie mam. Poza tym Kasia potrafi jeszcze wykonać jedną rzecz, bo często jest tak, że lektor ma oryginalny dźwięk na słuchawkach i czyta do mikrofonu. Kasia tego często nie potrzebuje. Potrzebuje posłuchać minuty i potem potrafi bez słuchania wejść do studia i przeczytać całość. W idealnym tempie. To jest dla mnie w ogóle mistrzostwo świata, ale ja tak nie umiem. No i wtedy się dźwięk po prostu miksuje i też się wysyła do klienta. O, super. Ja też chciałam wrócić trochę do tego, co też powiedziałeś już wcześniej, czyli też do takiej dla naszych widzów, do informacji, jakby nad czym muszą pracować, jeżeli mają jakieś deficyty w swojej mowie, że tak powiem, co ewentualnie dyskwalifikowałoby ich do bycia lektorem. Do bycia lektorem dyskwalifikują wady ortodontyczne, to znaczy S na przykład syczące, które jest wynikiem diastemy, chyba tak nazywa się szczelina między zębami, dokładnie nie pamiętam. Albo na przykład wyjątkowo źle ułożony zgryz, który powoduje, że język nie może odpowiednio pracować. Bardzo piskliwy głos też jest niedobry, ponieważ nie ma wielkiego zapotrzebowania, aczkolwiek tutaj raczej można na przykład pomyśleć o karierze aktorskiej. Ja mam koleżankę, która doskonale brzmi jako postać dziecięca z kreskówek. Zresztą jeżeli oglądaliście kiedyś Atomówki, to głos Anity świetnie znacie. Czy Agentki, przepraszam, ona jest jedną z agentek. Także tutaj nie ma większego problemu. Dużym problemem jest problem z niedostatecznie dużym otwieraniem ust. I to mają młodzi ludzie mniej więcej od 10-15 lat. To powoduje, że nie mówimy wyraźnie po prostu. Jeżeli mamy ewidentny problem, warto się udać i do logopedy, i do ortodonty. Logopedzi potrafią naprawdę zdziałać cuda, a ortodonci również, bo moja córa na przykład miała problem ze zgryzem i doskonale sobie poradziliśmy po prostu przy pomocy aparatu. Także nie ma bardzo wielu rzeczy, których nie dałoby się naprawić. Może tak. Okej. Czy miał pan taki moment w swojej pracy, że nie potrafił pan wypowiedzieć jakiegoś słowa?
w sensie dykcyjnym, tak? Zdarzyło mi się kilkakrotnie i nawet pamiętam tę zbitkę słów. Impreza ma trwać w tczewie. I pamiętam, że się zakapućkałem totalnie. Trwać w tczewie. No, życzę każdemu Niemcowi, żeby był w stanie to powiedzieć. Także tak, zdarzały mi się takie sytuacje. Zdarzały mi się również sytuacje, kiedy po prostu byłem tak rozemocjonowany, że nie byłem w stanie powiedzieć słowa. I to było dokładnie 10 kwietnia po katastrofie smoleńskiej, kiedy prowadziliśmy razem z żoną program specjalny i okazało się, ktoś nam przyniósł do studia listę pasażerów. No i okazało się, że tam zginęła nasza koleżanka z pracy, senator Krystyna Bochenek. Wtedy rzeczywiście płakałem przed mikrofonem. To mi się zdarzyło może 2 razy w życiu. To kolejne pytanie tutaj od widzów. Czy miał pan kiedyś sytuację, że ktoś specjalnie podszedł pod budynek radia tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie z panem? Nie, ze mną sobie nie robią zdjęć, natomiast robią sobie ze Stanisławem Ligoniem, w której jest w postaci rzeźby siedzący na ławeczce. To był dyrektor przedwojenny tego radia i on tam siedzi, jest naturalnych rozmiarów i tam bardzo często ludzie sobie robią zdjęcia. Nie, mnie nikt o selfie w tym miejscu nie poprosił. Powiem ci, że to jest takie rozbrajające pytanie. Myślę, że ktoś jakby nawiązał do twojej pracy jako lektora w Google Maps. Wiem, że to dziwne pytanie, ale co pan sądzi o infrastrukturze w Polsce? Jest lepiej niż było kiedyś. Zdawało mi się wielokrotnie, jak jechałem kiedyś na przykład do Radomia, to nawigacja wyprowadziła mnie totalnie w pole. I no, nie jest jeszcze za dobra. No. Chociaż to jest lepiej niż było. Ktoś pyta, czy iPhone są wodoodporne. To znowu mój kolega. Pozdrawiam cię, drogi Wojtku. Pyta, czy iPhone są wodoodporne. To dobrze, opowiem o tym. Chciałem kiedyś sfilmować rodzinę w morzu i stwierdziłem, że świetnym pomysłem będzie użycie iPhone'a jako kamery podwodnej. Nie próbujcie tego. Nie przetrwał tej próby. Przetrwał, ale wymagał szybkiej interwencji i naprawy. To jest takie miłe jakby sformułowanie, takie zdanie od widzów. O, pan jest w nawigacji mojego taty. To ostatnio kolega, który jest muzykiem, może nie będę mówił kto, opowiedział mi, że siedział w restauracji i podszedł młody człowiek i mówi, proszę, czy to pan? No tak, tak, to ja jestem. Moja mama pana słucha. I on tak, aha, z kaset. Wow. Cieszę się, że jestem w nawigacji twojego taty. Mam nadzieję, że w twojej również będę. Okej. Okay. I takie moje pytanie na koniec naszej rozmowy. Czego mogę ci życzyć jeszcze? Zdrowia. Wszyscy sobie powinniśmy życzyć tego w tych paskudnych czasach. Módlmy się, żebyśmy nie zachorowali, nie trafili w system, który nazywa się Polska Służba Zdrowia, który ma wspaniałych, oddanych ludzi, cudownych fachowców. Mamy naprawdę najlepszych lekarzy na świecie, jeżeli chodzi o specjalistów, którzy pracują w strasznym systemie, który jest antyspołeczny i antyludzki. I życzmy sobie po prostu zdrowia. Wszystko inne, wszystkie inne marzenia mają znaczenie drugorzędne, chociaż jeszcze jedna rzecz, okej, jeżeli mam jeszcze minutę, to no jasne. Ostatnio czytałem książkę o Steve Jobsie i on powiedział tam takie zdanie, które bardzo daje dużo do myślenia w dzisiejszych czasach, że nasz czas na tej, teraz cytuję go niemal dosłownie, czas na tej planecie, na tym ziemskim padole jest ograniczony czasowo. Wtedy tak już jest. Wszystko rodzi się, żyje i przemija, więc wykorzystajmy ten czas, który jest nam dany do tego, żeby zrobić coś dobrego i nie wykorzystujmy go do tego, żeby żyć życiem innych ludzi. Twórzmy swoje własne życie, opowiadajmy swoje własne historie, a wszystko inne ma znaczenie drugorzędne. Ja myślę, że tym pięknym cytatem bardzo miło zakończyliśmy naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, Natalia, to była przyjemność. I ja też chciałam ci bardzo podziękować. No i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się spotkać jeszcze może. Jak to całe szaleństwo minie. Dziękuję, mam nadzieję.
Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego i dobrego tygodnia. Wam również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.